na specjalne wydanie dziennika telewizyjnego. Przenosimy się do szkoły podstawowej nr 2 w Zawierciu. Warto podkreślić, że jest to szkoła z tradycjami, która w tym roku będzie obchodziła swoje 115 urodziny. Zapraszam na materiał. Uczniowie tej prestiżowej szkoły chętnie prezentują zdobytą wiedzę i umiejętności, biorąc udział w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych, nierzadko odnosząc w nich sukcesy. W szkole realizowane są międzynarodowe, ogólnopolskie oraz lokalne projekty. Samorząd uczniowski tworzy gazetkę szkolną Ploteczki z dwójeczki. Młodzież szkolna z przyjemnością uczestniczy w organizowanych na terenie szkoły oraz poza nią imprezach, uroczystościach oraz warsztatach. W tej szkole uczniowie pomagają sobie i innym. Regularnie angażują się w akcje charytatywne. Z myślą o dwóch uczennicach szkoły zorganizowano kiermasz bożonarodzeniowy. Szkoła od lat zbiera zakrętki. Ponadto wspiera fundację, gdy liczy się czas. A także z inicjatywy jednej z uczennic szkoła przyłączyła się do szlachetnej akcji zbierania starych kluczy dla fundacji Akowo. Pamiętając, że mała rzecz dla nas może okazać się dla kogoś innego wielkim wsparciem. Uczniowie podczas godziny wychowawczej przygotowali zdrowe i smaczne kanapki, które następnie trafiły do lodówki społecznej. Uczniowie angażują się także w akcję na rzecz pomocy seniorom. Niedawno ruszyła rekrutacja na nowy rok szkolny. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt z placówką. Wiadomość z ostatniej chwili. Mamy połączenie z wróżką konserwą, która ma przepowiednie dla szkoły na nowy rok szkolny. Witam wszystkich. Jestem wróżka konserwa. Będę wróżyć w moim zakątku. Już we wrześniu do szkoły dołączą nowi uczniowie. Będą to najlepsi z najlepszych. Uczniowie tej szkoły będą zdobywać wiedzę i umiejętności, osiągać liczne sukcesy. Tu będą rozwijać swoje zainteresowania i kreatywność. O, widzę, że w nowym roku szkoła w dalszym ciągu będzie się rozwijać. Pojawią się ciekawi goście i projekty. Wszyscy uczniowie i ich rodzice będą zadowoleni. Widzę też, że spokój i dobre serce dyrektora tej placówki spowoduje, że na wszystkich spłynie pozytywna energia. Oj, kula robi się coraz gorętsza. Co ja tu widzę? Nie wszyscy będą mieli tak kolorowo. Panie z sekretariatu będą miały ogrom pracy.
Spowodowane to będzie dużym zainteresowaniem nowych uczniów. Wszyscy najlepsi pragną uczęszczać do dwójki. Co ja tu widzę? Chyba zerwało się połączenie, ale sami Państwo widzą, że nowy rok szkolny zapowiada się klawo. No cóż mogę dodać, takie rzeczy to tylko w szkole podstawowej numer 2. Pani Krysiu, proszę natychmiast połączyć mnie z tą szkołą. Muszę koniecznie zapisać tam moje dziecko.